trwa remont wiaduktu na ulicy Jana Pawła II w Katowicach, wiaduktu nad DTS-ką. Od czasu, kiedy tutaj ostatnim razem przejeżdżałem, mamy pewną zmianę. Wtedy przejeżdżałem prawym pasem, teraz mamy dwa skrajne pasy od strony lewej, więc środkowy i lewy przejezdny, analogicznie taka sama sytuacja z drugiej strony. Za zwężką z powrotem mamy trzy pasy ruchu. No jadę ulicą Jana Pawła II do osiedla Tysiąclecia. Przejeżdżam tutaj wiaduktem nad DTS-ką. Wyłączony prawy pas, brak możliwości przejazdu tutaj w ciągu DTS-ki. Możemy, jadąc od Tysiąclecia, sobie zjechać w kierunku centrum Katowic. Możemy też oczywiście zjechać, jadąc od Chorzowa. Natomiast jadę teraz od strony ulicy Gliwickiej na ulicę Jana Pawła będę skręcał. Natomiast przez ten węzeł będę chciał jechać w kierunku Gliwic na DTS-kę. A wiemy po tym, jak jechałem w stronę przeciwną, że tego przejazdu nie ma. Gliwice co prawda mamy tutaj oznaczone w lewo, ale tutaj nie ma skrętu. Jak widzimy, jest nakaz jazdy prosto, na pasie oczywiście, tylko na pasie. Kiedyś tutaj, z tego co kojarzę, było oznakowanie z objazdem, natomiast teraz nie widzę, aby tutaj objazd był gdzieś oznaczony, ale na rondzie sobie trzeba zawrócić. I tutaj pierwsza w prawo. Tu nie ma żadnych problemów, żeby w kierunku Gliwic w prawo pojechać. No i na koniec jadę DTS-ką od strony Gliwic. Zobaczmy, jak jest to rozwiązane po tej stronie. Tak jak wspominałem na początku, dwa lewe pasy od lewej strony są przejezdne na wprost. Do węzła w kierunku, tutaj do ulicy Jana Pawła, mamy zjazd, który jest przejezdny. I pozostaje na koniec tylko pytanie, ciekawe, jak to długo jeszcze potrwa.